Wykres y równe g od x powstał jako transformacja wykresu y równe h od x. Czyli tu mamy dwa wykresy funkcji, ten niebieski to jest h od x, fioletowy jest g od x i wiemy, że ten fioletowy powstał poprzez jakąś transformację wykonaną na wykresie funkcji h od x. I teraz tak, no znamy wzór h od x, czyli to jest parabola, bo to jest wykres funkcji kwadratowej, x minus 4 do kwadratu plus 2. I naszym zadaniem jest napisz wyrażenie na g od x jako zależność od x. Czyli tu mamy wzór funkcji g od x napisać. I jak zwykle zachęcam do przerwania oglądania tego filmu i próby samodzielnego rozwiązania tego zadania. No a ja skopiowałem je tutaj, rozwiążemy je i potem sobie sprawdzimy odpowiedź. Czyli tak, no właśnie, jaka to będzie transformacja? No wygląda na to, że te parabole mają ten sam kształt, tylko są troszkę inaczej położone w układzie współrzędnych. No to jeszcze popatrzmy. Czyli tak, no spójrzmy może na rozpiętość tej paraboli, na przykład dwie jednostki nad wierzchołkiem. Ta niebieska ma rozpiętość, no tu jest koło 3 i ta też ma rozpiętość koło 3. I jeszcze jak powiedzmy 4 jednostki nad tym, no to ta ma rozpiętość 4 i ta ma też rozpiętość 4, tutaj widać, prawda? Czyli wygląda, rzeczywiście one mają ten sam kształt, czyli powstają jedna z drugiej przez przesunięcie. No i teraz jak znaleźć to przesunięcie? No wydaje się, że trzeba znaleźć jakiś charakterystyczny punkt, no bo nie wiemy na przykład, który punkt stąd przechodzi na to. No to jest, nie jest to tak łatwo znaleźć, natomiast parabole mają charakterystyczny punkt, no więc żeby znaleźć to przesunięcie, no pewnie trzeba wziąć wierzchołek i zobaczyć, jak przesunąć wierzchołek tej niebieskiej paraboli, aby znalazł się w punkcie, gdzie jest wierzchołek tej paraboli fioletowej. No to co? To widać, że co? Że trzeba przesunąć w lewo, o ile? No ten wierzchołek ma współrzędną 4, a ten ma minus 6. Czyli poziome przesunięcie to będzie w lewo, prawda? W lewo o 10, w lewo o 10, czyli o minus 10. Prawda? Przesunięcie poziome. Natomiast jeszcze w dół, no w dół o ile? Tu jest 2, a tu jest minus 6, czyli o 8 w dół jeszcze musimy zjechać. Czyli minus 8. Dobrze, czyli możemy sobie zapisać, że wykres g od x powstaje przez przesunięcie h od x, wykresu h od x o 10 w lewo i o 8 w dół. Dobrze. No i jak to się odbija na wzorze funkcji? Może, więc tak, przesunięcie w dół to dosyć łatwo się odbija, no bo to znaczy, że co? Że od każdej, jak przesuwam wykres funkcji w dół, o ileś, powiedzmy, że o 8, to znaczy, że ta nowa funkcja różni się, o, dla danego x, no nowa funkcja różni mi się o 8, jest o 8 mniejsza jej wartość, czyli po prostu od wartości odejmuję 8. Natomiast jak to jest z przesuwaniem po osi x? No i może sobie warto to przypomnieć, najłatwiej chyba to sobie przypomnieć w ten sposób, czy też zapamiętać, czy to będzie plus 10, czy minus 10, wykonując takie rozumowanie. Powiedzmy, że mamy x i y, to jest punkt na wykresie h od x. I co? I teraz my go przesuwamy, czyli poddajemy go temu przekształceniu przesunięcia. Przesuwamy go o ile? O ile? No o 10 w lewo, czyli przechodzi na x minus, tak? Było o 10 w lewo, czyli x się zmniejsza o 10, a y się zmniejsza o 8, czyli y minus 8. I teraz to jest punkt na wykresie g od x. No, co to znaczy? Co to znaczy, że ten punkt jest na wykresie g od x? Ano to znaczy, że ta współrzędna druga, czyli y minus 8, równa się g od x minus 10. Prawda? To, że punkt o jakichś współrzędnych leży na wykresie funkcji, no to znaczy, że druga współrzędna jest wartością, druga współrzędna, czyli y minus 8, jest wartością funkcji g w punkcie, który jest pierwszą współrzędną.
No dobrze, ale x, y leżał na wykresie funkcji h. Wobec tego to znaczy, że y równa się h od x. No to za y możemy podstawić h od x, czyli h od x minus 8 równa się g od x minus 10. No ale my wiemy, chcemy wiedzieć, jak g od x wyraża się przez h od x, czyli co? Czyli no, jak się nazywa argument funkcji, to jest wszystko jedno, więc my możemy na chwilkę sobie nazwać x minus 10 z, prawda? Wtedy x to jest x minus 10 to jest z, wobec tego x to jest z plus 10. Czyli mamy tak, h od z plus 10, a ósemkę jeszcze minus 8 równa się g od z. No i teraz z powrotem mogę nazwać z x, czyli mam tak, g od x równa się h od x plus 10 minus 8, prawda? Czyli jak przesuwam wykres poziomo o minus 10, to mam x plus 10, a pionowo o minus 8, no to jest tutaj minus 8. Czyli możemy napisać tak, że g od x równa się h od x minus przesunięcie poziome plus przesunięcie pionowe. Prawda? Czyli jeżeli przesuwam w lewo o 10, no to moje przesunięcie poziome jest minus 10. I wtedy mam x minus minus 10, czyli właśnie x plus 10. No i przesunięcie pionowe w dół to jest przesunięcie o minus 7. No dobrze, czyli innymi słowy mamy tutaj, prawda, jak h się wyraża, jak g się wyraża przez h, a z drugiej strony mamy wzór na h od x, czyli wiemy, że h od x równa się x minus 4 do kwadratu plus 2. No dobrze, to teraz wiemy, jak się, czyli ile jest g, czyli g od x. No to co, to w miejsce argumentu x muszę wstawić x plus 10. To jest h od, czyli będzie x plus 10 minus 4 do kwadratu plus 2 i muszę odjąć 8. No to razem to jest co? X plus 6 do kwadratu minus 6. Wobec tego g od x to jest x plus 6 do kwadratu minus 6. Tutaj mamy jakąś burzę za oknem, więc troszeczkę przepraszam za te dźwięki. Dobrze, czyli tutaj jest x plus 6 do kwadratu i minus 8. No i tu możemy sobie sprawdzić. Aha, nie minus 8, przepraszam bardzo, co to było? Przesuwaliśmy o 8 w dół, czyli minus 6, tak? Tutaj się pomyliłem w tym wpisie. Minus 6 powinno być. O, dobrze. No i może jeszcze jedno zadanie. Czyli co? Czyli tutaj mamy tym razem dwie funkcje f od x i h od x. I wykres funkcji f od x powstał jako transformacja wykresu h od x. Czyli popatrzmy. No więc znowuż wygląda na to, że kształty tych krzywych są takie same. No i że co? I żeby nałożyć jedną na drugą, to wydaje się, że wystarczy przesunąć h od x do góry, prawda? Czyli to będzie tak, czyli f od x, czyli nie mamy tutaj przesunięcia poziomego, wygląda na to, że po prostu wystarczy przesunąć ileś w górę, czyli f od x to będzie h od x, prawda? H od x, dlatego że przesunięcia poziomego nie mamy, no a przesunięcie pionowe to jest o ile? No tu jest ten początek jakby w punkcie minus 2, a tu jest w punkcie 6, czyli trzeba dodać 8. Każdy punkt na tym wykresie funkcji h musimy dodać do niego 8 i wtedy te dwa wykresy się nam pokryją. Czyli h od x równa się, f od x równa się h od x plus 8.